Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, producent ekranu dachowego Włochaty. Sponsorem programu jest Centrum Handlowe Millennium Hall. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, na rynku od 20 lat. Witamy w magazynie Bez Hamulców. Dziś zakończymy fazę zasadniczą zaległym pojedynkiem w Gorzowie. Wybierzemy najciekawsze wydarzenia świata czarnego sportu z ubiegłego tygodnia. Porozmawiamy o nowym żużlowym teledysku. I rozpoczniemy fazę rozgrywek finałowych na torze w Rzeszowie. Dla żużlowców PGE Marmy Rzeszów mecz z Kejlum Stalą Gorzów nie był z pewnością wymarzonym zakończeniem rundy zasadniczej. Z drugiej strony, nawet wygrana Rzeszowian za 3 punkty nie zmieniłaby układu tabeli. W pojedynku na stadionie imienia Edwarda Jancarza drużyna gospodarzy wystąpiła bez Nikiego Petersena, który był w tym czasie na urlopie. Natomiast w szeregach PGE Marmy Rzeszów wbrew zapowiedziom pojawił się Chris Harris. Mecz dla Rzeszowian rozpoczął się bardzo kiepsko i do końca nie udało im się odrobić strat. W całym spotkaniu wygrali tylko 2 biegi, a 6-krotnie musieli uznać wyższość gospodarzy. Najskuteczniejszym zawodnikiem jak zwykle okazał się Jason Crump, który w 6 startach zdobył 14 punktów. Sporo emocji przysporzyły kibicom jego pojedynki ze Słoweńcem, Matejem Zagarem. Natomiast po meczu Australijczyk krótko podsumował przegrane spotkanie. To był dobry żużel dla wszystkich na stadionie. Dobry był z pewnością również dla Chrisa Harrisa, który na gorzowskim torze radził sobie całkiem nieźle, dojeżdżając po zaciętej walce do mety najczęściej na drugiej pozycji. W ostatnim biegu brał on jednak udział w groźnie wyglądającym wypadku, po którym został odwieziony do parku maszyn karetką. Pojawił się jednak w powtórce, dojeżdżając do mety na trzecim miejscu. Po początkowych problemach dobrze radził sobie również Rafał Okoniewski, który dwukrotnie meldował się na pierwszym miejscu, pokonując m.in. Mateja Zagara. Jadący z nim w parze Lee Richardson początkowo prezentował się całkiem nieźle, dowożąc dwukrotnie do mety 2 punkty, ale później było już nieco gorzej i całe spotkanie zakończył z dorobkiem 5 punktów. Bardzo słabo wypadli natomiast Dawid Lampard, Łukasz Kret i Maciej Kuciapa. Rzeszowscy juniorzy zdołali dowieść do mety tylko 1 punkt zdobyty w pierwszym biegu, natomiast kapitan rzeszowskiej drużyny zapisał na swoim koncie 1 punkt i bonus. Spotkanie zakończyło się wynikiem 51-39 dla gospodarzy, którzy tym samym zdobyli 3 punkty meczowe i przeskoczyli na trzecie miejsce w ekstraligowej tabeli. Mimo to trener PGE Marmy Rzeszów po spotkaniu nie wyglądał na zmartwionego. W wstępie chciałbym pogratulować gospodarzom, odjechali dobre spotkanie i pokonali nas, bo my zostaje tutaj w Gorzowie. Najkrócej, zabrakło nam trochę punktów. Ten początek spotkania mieliśmy taki nie najlepszy i chyba to głównie zaważyło na tym, że nie udało nam się obronić bonusa. Natomiast jeszcze raz gratuluję gospodarzom. Najważniejsze rozstrzygnięcie dopiero przed nami, także myślę, że obydwa zespoły będą potrzebowały dużo szczęścia. Tego i sobie, i Gorzowie nam życzę. Nie będziemy faworytem przed kolejnymi spotkaniami, natomiast kurczę, mamy waleczną drużynę i na pewno zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, a myślę, że w fazie play-off każde rozstrzygnięcie jest możliwe. Nicky Pedersen odzyskał utracony przed rokiem tytuł indywidualnego mistrza Danii. 34-letni zawodnik w drugim turnieju finałowym czempionatu zajął drugie miejsce, ale to wystarczyło, żeby sięgnąć po złoty medal. Wszystko wskazuje na to, że 27 sierpnia z dziką kartą na Moto Arenie wystartuje Dercy Ward, a nie jak zakładano wcześniej Adrian Miedziński. Anglik Edward Kennett został zawieszony przez rodzimą federację za używanie nieregulaminowego tłumika. Kara to tydzień odpoczynku. Wicemistrz świata Jarosław Hampel okazał się najskuteczniejszym i najrówniejszym zawodnikiem Speedway Ekstraligi po rundzie zasadniczej. Mały w 14 spotkaniach zdobył dla Unii Leszno z bonusami 203 punkty. Tak, bardzo
W czasie naszej poprzedniej wizyty w Gorzowie Wielkopolskim na torze żużlowym spotkaliśmy urodzonego w Rzeszowie piosenkarza Piotra Glace Mohameda. Mecz pomiędzy PGE Marmą Rzeszów i Keilum Stalą Gorzów miał się bowiem stać planem nowego teledysku do piosenki zespołu My Riot. To nie jest tylko pomysł związany jakby z samymi zawodami, ale jest to dużo jakby głębsza historia. Chcemy w klipie do utworu Sam Przeciwko Wszystkim z nowej płyty My Riot tak naprawdę pokazać drogę od chłopca, który ma marzenie o zdobyciu Mistrzostwa Świata, o zdobyciu największych trofeów w tej dyscyplinie sportu. Chcemy pokazać jego drogę poprzez wszystkie etapy jakby jego zawodniczej kariery, czyli jest młodzikiem, jest adeptem, pomaga juniorom, później staje się juniorem i w końcu dochodzi do kariery seniorskiej, zdobywa Mistrzostwo Świata, unosi w triumfie puchar, jest to spełnieniem jakby jego marzeń, nagrodą za ciężką pracę i to jest bardziej jakby ta opcja. W związku z tym, że z Tomkiem Golobem łączy mnie firma Monster i oni jakby nas w jakiś sposób zetknęli z sobą, stwierdziłem, no, że jeżeli mamy w Polsce Mistrza Świata, to tak naprawdę przedstawienie tego sportu jako sportu, który jest gdzieś tam wymagający pełnego poświęcenia, co z kolei jest mi bliskie ze względu na to, że dla mnie jakby analogie pomiędzy muzyką i tym, co robię, a sportem takim wyczynowym, czyli dedykowanie wszystkiego, co masz, jakby jednej drodze, jest to dla mnie bardzo zbieżne i dlatego robimy to tutaj. Stal Gorzów okazała się bardzo pomocnym klubem, który nam jakby ułatwił mi wszystko, wejście tutaj na zaplecze i w tej chwili poznajemy to, mamy ze sobą zdjęcia młodzików, trochę juniorów i generalnie będziemy chcieli wejść w zawody i mam nadzieję, że pogoda na przyszły raz już nam nie pokrzyżuje planów. To jest czas olśnienia myśli i skupienia. To jeden moment i chwila, która zmienia wszystko. Nie pozwól jej odejść, ona nigdy nie wróci. Słyszysz głos, który znikąd powrócił. Wiesz, że czekam na ciebie tak jak ty na mnie. To dla tych wszystkich, których los trzyma na dnie. To prawdopodobnie mógł być każdy mecz. Ja nawet do końca nie widziałem dokładnie z kim są zawody i z kim jest mecz, więc jest to tylko i wyłącznie zbieg okoliczności. Z jednej strony serce w Rzeszowie, z drugiej strony przyjaźnie tutaj, ale generalnie ja w jakiekolwiek wojny i właśnie pomiędzy klubami nie angażuję się, nie wchodzę. Uważam, że jest to tak naprawdę połączenie muzyki dla mnie ze sportem na wymiarze jakby mistrzowskim i chciałbym, żeby to było to po prostu traktowane, pokazywanie sportu. Takiego wyniku pierwszego w fazie play-off meczu PGE Marmy Rzeszów nikt się chyba nie spodziewał. Na stadion przy Hetmańskiej drużyna Stelmet Falubazu Zielona Góra przyjechała w pełni zmobilizowana, bo jak zapewniał przed meczem kapitan Piotr Protasiewicz, miała czekać ich zacięta walka. Uważam, że Rzeszów jest może czwartą siłą ekstraklasy. W pełnej mocy i zdrowiu są nieobliczalni, bardzo mocni. Mają który może być kluczem w wielu przypadkach, który potrafi przywieźć 2, ale i 18, jak to pokazał w meczu z Lesznym. Spotkanie jednak rozpoczęło wręczenie prezentów i urodzinowych tortów, bo w szeregach obu drużyn znalazło się aż 3 jubilatów. Piotr Protasiewicz, Jason Kramp i Dawid Lampart. W czasie meczu uprzejmości się skończyły, a pierwsze 4 biegi ku zadowoleniu kibiców zapowiadały bardzo wyrównane spotkanie. Radość na trybunach gospodarzy nie trwała niestety długo, bo po pierwszym równaniu toru kibice przecierali oczy z niedowierzaniem, patrząc na kolejne wyścigi. Rzeszowianom do końca spotkania nie udało się wygrać już ani jednego biegu, a tylko dwukrotnie na tablicy pojawiał się remis. Dziś po prostu nie byliśmy wystarczająco szybcy, by walczyć z Zieloną Górą. To po prostu nie nasz dzień. Myślę, że wszyscy zawodnicy się bardzo starali, ale to po prostu był kiepski dzień. A to widać było na to, że to się dzieje. Zielonogórzanie byli po prostu od nas dużo lepsi i wygrali to spotkanie zdecydowanie. U nas po raz kolejny zawiódł Riko.
wszyscy pojechaliśmy słabi. No tak naprawdę to nie można mieć pretensji dzisiaj do Dawida Lamparta, który pojechał dobrze, no pojechał i zdobył 6 punktów na juniora, to bardzo przyzwoity wynik w Ekstralidze. No. Faktycznie Dawid Lampart był najbliżej sprawienia sobie urodzinowego prezentu, bo przez jedno okrążenie prowadził przed liderem cyklu Grand Prix, Gregiem Hancockiem. Rzeczywiście niewiele brakło. Popełniłem błąd na jednym łuku, no i no to jest mistrz świata na razie aktualny, także no wykorzystał to. Myślałem, że jak pójdę tutaj na tą odsypaną część toru, że się o to oprę i pojadę do przodu. No tak nie było. Ten krawężnik chodził, jak widać, całe zawody od początku do końca i później, gdy mnie wyprzedził, ja już jechałem jego śladem, no już w ogóle mi nie odjechał, także myślę, że no szkoda, że to był tylko jeden bieg. No z tego czwartego pola startowałem chyba dzisiaj 3 razy, no starałem się, ale no 2 razy Piotrek Protasiewicz mnie wypchał pod sam płot, no już nie było szansy, żeby wrócić, no starałem się ścigać, no ale taka jest prawda, że w Ekstralidze, jeżeli nie wygrasz startu, to już potem możesz próbować. Nie? Sam Greg Hancock został pokonany na rzeszowskim torze tylko raz przez Rafała Okoniewskiego i zakończył spotkanie z najwyższym dorobkiem punktowym. Dobrze mi dziś poszło. Lubię ten tor, jest szeroki i bardzo przyjemny. Oczywiście, jeśli dobrze się czujesz i twoje motocykle dobrze się sprawują, to wszystko idzie łatwiej. Ja po prostu miałem dobry dzień i mogę tylko powiedzieć, że chciałbym mieć takich więcej. Najlepszy z rzeszowskich zawodników, Jason Crump, zdobył 10 punktów. Wynik pewnie byłby nieco lepszy, gdyby nie defekt motocykla na starcie 8. wyścigu. Znacznie większym problemem byli jednak dla niego Szwedzi, z którymi nie mógł sobie poradzić aż do 10. wyścigu. Po udanym starcie w Gorzowie duże nadzieje wiązano z Chrisem Harrisem, ten jednak dość regularnie meldował się na 3. pozycji. Czwartkowy wypadek nie może być wymówką. Jechałem na tym samym motocyklu co w czwartek, ale dziś nie był już wystarczająco szybki. Muszę więc sprawdzić, co było nie tak. Najsłabiej radzili sobie Łukasz Kret, Maciej Kuciapa i Lee Richardson. Anglik dwukrotnie po udanym starcie dawał się wyprzedzić rywalom na długim wirażu. Ostatecznie spotkanie zakończyło się miażdżącą wygraną w Palu Bazu Zielona Góra 59-31. Oczywiście przed nami za tydzień rewanż w Zielonej Górze. Pojedziemy walczyć, broni nie składamy, natomiast zdajemy sobie sprawę, że po porażce u siebie i to tak dotkliwej, ciężko myśleć o poprawieniu bilansu na wyjeździe. Natomiast na pewno pojedziemy walczyć. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, producent ekranu dachowego Włochaty. Sponsorem programu jest Centrum Handlowe Millennium Hall. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, na rynku od 20 lat.